serdecznie w ulubieńcach. Wiem, że na jakiś czas zaginęłam w akcji, ale już powracam, także mam nadzieję, że się cieszycie. Na początek chciałabym w ogóle Was przeprosić za to, że zapanowała taka cisza na moim kanale, na moim fanpage'u, na moim blogu. Po prostu, tak jak Wam wspominałam na mojej stronie, ogólnie miałam w ostatnim czasie strasznie dużo rzeczy na głowie, między innymi też związanych właśnie z pracą zawodową i dlatego też po prostu, no, nie da się niestety złapać dwóch srok za ogon, także no, musiałam postawić na którąś z tych rzeczy, bo wiadomo, że nie można niczego zaniedbywać. No, ale teraz już do Was wracam i mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja się nie mogłam doczekać tego, kiedy nagram w końcu dla Was film. Dzisiaj powracam do Was z ulubieńcami, więc jeżeli jesteście ciekawe, jakie rzeczy wywarły na mnie wrażenie, oczywiście rzeczy kosmetyczne i pielęgnacyjne, jakie wywarły na mnie wrażenie w miesiącu listopadzie, to serdecznie zapraszam do dalszego oglądania. Może rozpocznę od takich rzeczy związanych z pielęgnacją ciała oraz z pielęgnacją twarzy. Ja namiętnie, słuchajcie, użytkowałam w listopadzie taki płyn do kąpieli. Płyn do kąpieli z Luxy Blueberry Muffin. On wygląda tak. I wiecie co, ja Wam powiem, że mnie ten zapach po prostu tak zniewala. On jest tak pięknie jesienny, tak bardzo nastraja, fajnie właśnie klimatycznie, tak przytulnie. Także zrobienie sobie kąpieli właśnie z tym żelem, z tym płynem do kąpieli, zrobienie sobie piany i wyłożenie się później w tej wannie, no po prostu słuchajcie, cudowna sprawa. Więc jeżeli poszukujecie takich właśnie jesiennych zapachów, to właśnie Luxia ma takie właśnie fajne płyny do kąpieli. O zapachu właśnie ja wybrałam ciasta biszkoptowego i soczystych jagód. I powiem Wam, mi ten zapach skrada serce, on jest cudny. I do tego też w listopadzie używałam mydełka. To mydełko już mi się skończyło, ale mam jeszcze opakowanie z tego mydełka. Też jest to firma Luxia, też jest to taka właśnie seria fioletowa, fajna. I tutaj konkretnie akurat miałam, to była czarna orchidea i patchouli. Też taki był dosyć fajny zapach, taki troszeczkę aroniowy, więc nie do końca byłam do niego przekonana, ale okazał się być całkiem fajny. No, także Luxia generalnie wypuściła takie fajne fioletowe zestawienia i muszę przyznać, że te zapachy na jesień są naprawdę super. Kolejna rzecz, jest to produkt, który jest produktem z Ziai. Jak wiecie, ja jestem namiętną użytkowniczką produktów Ziai. Po prostu uwielbiam kosmetyki tej firmy. Uważam, że są one tanie i są naprawdę bardzo fajne, wydajne i mają też wszystkie takie składniki, które, dzięki którym uzyskujemy oczekiwane rezultaty na naszej cerze. I właśnie takim kolejnym moim wyborem, którego dokonałam w listopadzie, był taki oliwkowy peeling. Jest to peeling drobnoziarnisty i on jest o zapachu liści zielonej oliwki. A w związku z tym, że ja jestem totalnie oddana wszystkiemu, co pięknie pachnie, to po prostu również ten kosmetyk wywarł na mnie wrażenie w pierwszej kolejności właśnie dlatego, że pięknie pachnie. I on, w przeciwieństwie do tych poprzednich produktów, które pokazywałam, on nie pachnie tak typowo jesiennie, tak słodko, tak wiecie, aromatycznie. Natomiast pachnie bardzo świeżo i umycie sobie buzi, twarzy tym właśnie produktem powoduje, że potem ten zapach dosłownie się nam utrzymuje cały dzień na tej twarzy. Czy umyjemy sobie ją rano właśnie, czy jak pójdziemy spać i nawet nałożymy jakiś później krem, czy tak jak mówiłam, jak rano sobie przemyjemy twarz tym właśnie peelingiem drobnoziarnistym, bo ja też rano używam na przykład takich rzeczy, to po prostu później ten zapach cały czas gdzieś tam jest z nami. To jest taki niesamowity, świeży zapach. Jeżeli chodzi o działanie, no to wiadomo, no jak to peeling po prostu ma na celu drobno złuszczyć naszą skórę, delikatnie znaczy się. I też on to robi. On nie jest produktem do jakichś zadań specjalnych, który ma nam zrobić jakieś mega peeling, mega zdzieranie naskórka martwego i tak dalej. Nie, bardziej on jest na zasadzie takiej właśnie formy myjącej, odświeżającej. Ma w sobie właśnie te liście zielonej oliwki i tak fajnie odświeża i wygładza, bym powiedziała. Raczej nie ma takiej funkcji, tak jak mówię,
jakiegoś takiego agresywnego, wiecie, peelingowania naszej skóry i oczyszczania go, bo to nie jest zdecydowanie to, co pokazywałam w poprzednich ulubieńcach października bodajże, pokazywałam z Ziai maskę z liści manuka, to tamto, to był już taki produkt do zadań specjalnych. Natomiast to jest taki po prostu produkt, który możemy śmiało użytkować na co dzień, nie musimy się go bać, nie zrobimy sobie nim krzywdy, fajnie nam odświeży tą cerę, fajnie pachnie, fajnie ją wygładzi, natomiast tak jak mówię, nie jest produktem do zadań specjalnych. Serdecznie polecam Ziaję, bo jest ma produkty tanie i ma produkty, które naprawdę są bardzo wydajne. Jak widzicie, no ja go mam cały listopad i ja go zużyłam raptem połowę. Także jest mega wydajny. Jeżeli chodzi o jeszcze ciało i twarz, to czyli pielęgnację naszego ciała, to jest to żel z DAF. I ja po prostu uwielbiam, po prostu kocham te żele. Balsam to jest nie żel. Ten balsam jest o zapachu pistacji i magnolii i on jest również taki tego typu produktem jak właśnie ta Luxia, że on jest tak pięknie pachnący i też jest tak cudownie otulający skórę, że po prostu ach, ja mogłabym tak się wdychać i smarować tym na okrągło, po prostu super. Jeżeli chodzi o oprócz tego, co on ma z takiego wspaniałego oprócz zapachu, no to na pewno fajnie właśnie wygładza naszą skórę, fajnie ją nawilża, fajnie ją tak otula i po prostu ja mam takie wrażenie, że potem jak się człowiek rano budzi, to cała pościel pachnie w ogóle tym balsamem, cała sypialnia pachnie tym balsamem, po prostu wszystko pachnie tym balsamem, także no zdecydowanie ja po prostu jestem w nim zakochana. I on również nie, może jak mam jakąś mega suchą skórę, czy jakieś takie problemy właśnie z tym, żeby nawilżać ją, to na pewno też to nie jest jakiś produkt do zadań specjalnych, ale jest na pewno, jak ktoś nas poszukuje czegoś, co fajnie pachnie i co nam fajnie wygładzi naszą skórę i ją tak fajnie otuli, no to właśnie ten żel z DAF jest po prostu super. Strzał w dziesiątkę. Ja go też wyhaczyłam chyba w Rossmanie na jakiejś promocji, więc on za 400 ml też nie miał jakiejś mega wygórowanej ceny, bo kosztował bodajże około 12 zł, a że ma prawie pół litra, no to wiadomo, że on też troszeczkę na dłużej posłuży. Czy kolejne rzeczy, które mi się podobały, które po prostu ja do nich powracam też regularnie, właśnie powracam do nich w takim okresie jesienno-zimowym. I tutaj mam akurat perfum, znaczy wodę toaletową. Jest to woda toaletowa z Holberry. Jest to zapach po prostu Hall by Holberry. Jest to ta wersja pomarańczowa. I on jest taki delikatnie słodkawy, ale nie jest aż taki przytłaczający. Ja mam ogólnie na jesień zazwyczaj bardzo dużo takich zapachów, które faktycznie dla osób, które nie lubią tego typu zapachów, są wręcz takie przeszkadzające. Bo na przykład jest to Thierry Mugler Angel. Jest to na przykład Bruno Banani. I no to są już takie zapachy, które są zapachami słodkimi i które po prostu mogą przeszkadzać. Dlatego akurat Wam zdecydowałam się pokazać taki zapach, który myślę, że może się spodobać na jesień właśnie wielu osobom. Natomiast na pewno nie będzie tego typu zapachem, który będzie komuś mógł przeszkadzać. Nawet osobom, które gdzieś tam nie są zwolennikami takich słodkich zapachów. Więc on, ja dokładnie Wam powiem, że ja nie wiem, jakie on ma nuty zapachowe w sobie, ale jest taki właśnie delikatnie słodkawy, taki też fajny, przytulny, jesienny. No i myślę, że też jest wydajny, bo dość długo się utrzymuje. Ja w listopadzie wrócił u mnie do łask, można powiedzieć, olejek z L'Oreala, Mythic Oil. I to są takie, można powiedzieć, takie oleje bardziej niż olejki. One już są takimi produktami typowo profesjonalnymi, ale oczywiście można je też kupić na internecie. I to jest tak jak są olejki, wiecie, arganowe na przykład do włosów. Tak jak na przykład też pokazywałam Wam w ulubieńcach października, no to właśnie jest tego typu produkt. Ja ten produkt używam w taki sposób, że po prostu smarowuję go w końcówki włosów, które mam mokre, potem w taki sposób suszę też te włosy, wyciągam je na szczotce. Też w sumie mogłam wziąć tą szczotkę, żeby Wam pokazać, bo mam taką szczotkę ceramiczną, która się nagrzewa i dzięki temu, że ona się nagrzewa, to właśnie ona tak fajnie modeluje te włosy, że później na przykład nie musimy używać prostownicy, co jest super.
Ale jeżeli nie macie takiej szczotki i używacie prostownicy, żeby nadać włosom jakąś fryzurę, jakiś kształt, to też bardzo fajnie jest przed, kiedy już mamy suche włosy, na te suche włosy przed użyciem prostownicy również sobie nałożyć troszeczkę tego produktu i one naprawdę zupełnie wtedy te końcówki wyglądają całkowicie przyzwoicie, nawet jeżeli macie włosy blond. Także serdecznie polecam. Nie jest to produkt najtańszy, bo to jest 45 ml i to kosztowało bodajże około 80 zł. Ale myślę, że warto zainwestować, dlatego że jak mówię, on u mnie wrócił do łask. On teraz jest pusty, więc nie sugerujcie się tym. Ja absolutnie go nie zużyłam całego w miesiącu właśnie ubiegłym, czyli w listopadzie. Po prostu znalazłam go wśród moich kosmetyków do pielęgnacji włosów i postanowiłam go zużyć do końca. Więc taki produkt ogólnie w całości, jak regularnie stosowałam swego czasu, to miałam go na około 3 miesiące w tej pojemności. Także myślę, że naprawdę no, ta cena 80 zł nie jest aż taka zatrważająca z uwagi na przełożenie na to, ile czasu właśnie ten produkt później mamy. Także serdecznie ten produkt polecam. No i teraz już płynnie przechodzimy do makijażowych rzeczy. Ja zdecydowałam się na zakup hołbionego wcześniej już przez inne youtuberki produktu. Jest to produkt z Maybelline Instant Anti-Age Effect. Wygląda ten produkt tak. On nie jest dostępny w naszych polskich... Oj, tutaj mi się coś przyczepiło. On nie jest dostępny w naszych polskich sieciówkach. W ogóle generalnie nie jest dostępny w naszych polskich sklepach. W żadnych drogeriach również. Nawet tych takich typu Douglas, Sephora i na przykład Superfarm. Ja go kupiłam na stronie kosmetyki z Ameryki. I zdecydowałam się go kupić właśnie dlatego, że między innymi też Maksineczka chyba go polecała u siebie na kanale. Niektórych brzydzi ta gąbka, ale mnie ona na przykład nie brzydzi. I ta gąbka według mnie jest genialna, żeby sobie właśnie nałożyć w te miejsca tak punktowo i rozetrzeć. I później wklepać sobie tylko palcami ten korektor i jest naprawdę super. Aha, bo nie mówiłam, że to jest tak, to jest w ogóle korektor. Ja sobie wybrałam taki kolor, który... No to tak mniej więcej, nie wiem czy będziecie to widzieć. To się to odkręca i sobie aplikujemy od razu bezpośrednio tym właśnie pędzelkiem, gąbeczką taką. No i też on jest taki dość przyjemny, jeżeli chodzi o rozcieranie. Nie jest ciężki, więc idealnie się nadaje pod oczy, ale nie jest też na tyle trwały, żeby utrzymywać się do jakichś zadań specjalnych. Także jeżeli poszukujecie produktu do zadań specjalnych, to nie jest produkt do zadań specjalnych. Natomiast jeżeli poszukujecie korektora na co dzień, który jest fajny w aplikacji, który jest lekki i który się fajnie wtapia w skórę, no to ten produkt właśnie z Maybelline jak najbardziej. Tylko, tak jak mówię, on nie jest dostępny w naszych polskich drogeriach, więc ja Wam podlinkuję pod filmikiem na dole, gdzie możecie go kupić. Też nie pamiętam dokładnie jego ceny, ale myślę, że to było około 12 zł, więc wszystkie informacje szczegółowe właśnie będziecie tak jak zawsze miały pod filmem, także będziecie mogły sobie znaleźć również ten produkt. Jeżeli chodzi o takie produkty do makijażu twarzy, to jest puder matujący z Essence, All About Matte. On swego czasu został wycofany w ogóle z drogerii Natura, ale właśnie niedawno, jak byłam w... Niedawno w sumie, to jeszcze było w październiku, ale jak zaczęłam używać w listopadzie. Co mogę o nim powiedzieć? Jest fajny, jeżeli chodzi o to, żeby zmatowić sobie nim skórę, na którą mam już nałożony podkład. Natomiast jak widzicie, bo na pewno to zauważyliście od razu, to ten produkt dość szybko się zużywa. I generalnie wydaje mi się, że to jest jego tak naprawdę jedyna wada. Aczkolwiek też, no słuchajcie, czego też oczekiwać po produkcie, który kosztuje raptem 10 zł. Ale jest naprawdę wydajny, jest naprawdę fajny, fajnie utrwala, ale też tak jak mówię do takich makijaży, tak jak mówiłam w przypadku korektora, tak i powiem w przypadku tego pudru, do takich rzeczy związanych raczej na co dzień. Też nie jest to produkt do zadań specjalnych, też zdecydowanie nie utrwali nam makijażu na nie wiadomo ile godzin. Bo ja będąc, malując się rano, tak pi razy około godziny 6, 6 z hakiem, myślę, że tak już koło 14 spokojnie mogłabym ten makijaż poprawić, delikatnie tą twarz przypudrować, dlatego że też zaczyna się świecić, zaczynają się różne rzeczy z nią dziać. Także tak jak wspominałam, nie jest to produkt do zadań specjalnych, ale na co dzień jak najbardziej mogę serdecznie Wam go polecić i myślę, że wypadłby. I myślę, że spotka się z Waszej strony również z takim uwielbieniem, jak w moim przypadku. No i ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, są to produkty do oczu i do ust. Są to konturówki i pomadki. Też pokazywałam Wam już chyba w którymś filmiku makijażowym właśnie. To są konturówki z Golden Rose.
I ja tutaj mam akurat takie kolory, które najbardziej się wpisywały w mój kanon taki jesienny właśnie teraz w listopadzie. I to były jedna z tych konturówek, to była w zasadzie konturówek, to była kredka do oczu w takim fajnym niebieskim kolorze. Pokażę Wam. Tak to wygląda. Mi się takie kolory absolutnie podobają. Ja bardzo często takie kolory stosuję na linię wodną. Bardzo mi się to podoba. Uważam, że takie zwykłe przejechanie taką kredką potrafi tak totalnie zmienić nasz makijaż, nawet jeżeli mamy takie najzwyczajniej w świecie tylko po prostu podkreślone gdzieś tam załamanie powieki i po prostu nic więcej, tylko pomalowane rzęsy, ewentualnie jakąś skromną kreskę, to uważam, że takie wykończenie naszej linii wodnej to po prostu potrafi totalnie odmienić nasz makijaż. Także no, te kredki Golden Rose u mnie to ostatnio po prostu są totalnym odkryciem i totalnym uwielbieniem, dlatego że one są niesamowicie kremowe, niesamowicie wydajne i też mają po prostu boskie kolory. Natomiast jeżeli chodzi o Golden Rose, ale do ust, to pokazywałam Wam chyba na jednym z filmików tą czerwoną pomadkę, tą czerwoną konturówkę w zestawieniu z czerwoną pomadką. No i one są po prostu absolutnie są takie mięciutkie, kremowe, po prostu super się rozprowadzają. I to jest ta czerwona, taka ognista. No i jeszcze mam tą taką, jak widać, ona też najbardziej zużyta, bo jest taka najbardziej na dzień. I ona już jest taka delikatnie cielista, ale taka bardziej ciepła. Bo właśnie ja takich poszukiwałam kolorów, żeby były takie bardziej ciepłe, żeby te kolory nude były takie bardziej ciepłe, niżeli zimne, niżeli stonowane. No i ja używam ich w zestawieniu z pomadkami. Akurat pech chciał, że zapomniałam wziąć jednej z tych pomadek. Jedną mam taką właśnie, która jest taka, jak widzicie, taka delikatnie, znaczy delikatnie, ona nie jest delikatna, ale jest taka pomarańczowa, taka w sumie cielisto-pomarańczowa. To możecie tutaj zobaczyć. I ona, mi się ona bardzo podoba, tylko że jej nie można nakładać za dużo, bo ona później wychodzi taka strasznie żarówiasta, więc to trzeba bardzo ostrożnie uważać, nie przesadzać. Ja najbardziej zawsze proponuję, żeby sobie wziąć, po prostu nałożyć na dłoń, a później na pędzelek, albo też wklepywać palcem w te usta, bo to wtedy zupełnie inaczej wygląda, jest to bardziej naturalny efekt. No chyba, że ktoś lubi taki mocny, no to oczywiście wedle uznania można jak najbardziej to stosować, więc konturówki i kredki do oczu z Golden Rose po prostu moje absolutne hity. Ja uwielbiam te produkty i ja mogę po prostu się pod nimi podpisywać i je polecać. I w zestawieniu z pomadkami super. Jeszcze mam tutaj pomadkę z firmy Mio, którą chyba już kiedyś pokazywałam. Ona jest w takim kolorze różowawym. Ale można sobie fajne kombinacje robić właśnie kolorystyczne i na przykład właśnie ten taki wcześniejszy pomarańczowy kolor w zestawieniu z tym tworzy odrębny zupełnie kolor i jest naprawdę ciekawym kolorem. Także też można sobie pokombinować. Nie mówię, żeby używać takiego akurat, bo to jest taki typowo już bym powiedziała letni taki róż, ale można sobie pokombinować kolorystycznie, coś sobie pomieszać i właśnie później sobie takie zestawienia na przykład właśnie wklepać w usta i po prostu zobaczyć w czym się będziecie dobrze czuły. I jeszcze jedną mam konturówkę do ust. Jest to konturówka z Rimmel i to jest taki kolor, się nazywa Mauve Shimmer i on jest takim zimnym odcieniem fioletu. Ja już kiedyś też miałam ten kolor na ustach, bodajże chyba w filmiku o ulubieńcach października. I ten kolor spotkał się z takimi mieszanymi opiniami z Waszej strony. Jedni z Was uważali, że ten kolor mi pasuje super, albo że w ogóle jest super, nie tylko w zestawieniu ze mną. A inni z Was uważały, że ten kolor jest taki zimny, tak postarza i w ogóle. No więc tak, no słuchajcie. Po to tego wszystkiego jest tak dużo, żeby każdy mógł sobie coś znaleźć dla siebie. I oczywiście ja też czasami mam na sobie produkty, które być może niekoniecznie ja się w nich dobrze czuję, ale też chciałabym Wam je zaprezentować, chciałabym, żebyście też zobaczyły, jak to wygląda. Właśnie po to, żebyście mogły później podjąć taką decyzję na podstawie tego, że będziecie mogły wydać opinię. Więc dlatego też to nie jest tak, że coś się dzieje kwestią przypadku, tylko to wszystko właśnie jest po to, żeby każdy z Was, każda z Was mógł coś znaleźć dla siebie. I ostatnia rzecz, też jest to kredka i jest to kredka z firmy My Secret, jest to Satin Touch Coal i ona jest w chyba kolorze 02 Nude, ale nie pamiętam,
dokładnie, bo mi się już to starło. I ona jest, to jest typowo cielista kredka i to jest bardzo taka fajna kredka. Właśnie ona nie jest typowo biała, ona jest bardziej cielista. I też idealnie na co dzień na linię wodną. Tak, żeby rozświetlić nasze spojrzenie, nadać takiej świeżości oku. I jeżeli ktoś ma problem właśnie dalej ze znalezieniem takiej właśnie cielistej kredki, która będzie fajnie rozświetlała linię wodną, utrzymywała się na linii wodnej, a jednocześnie będzie kremowa i nie będzie nam wyrządzała krzywdy, jak sobie robimy tą białą kreskę na linii wodnej, to właśnie myślę, że ta kredka firmy My Secret to jest po prostu idealny strzał w dziesiątkę, ona też jest tania. O tych cenach poprzednich produktów, ja przepraszam Was bardzo, że ja tak wybiórczo mówię czasami o cenach, ale wynika to z tego, że ja po prostu też niedokładnie to pamiętam. Ale tak jak zawsze będę Wam umieszczała oczywiście wszystko na dole pod filmikiem, wszystkie informacje szczegółowe dotyczące produktów, także absolutnie wybaczcie mi to, że nie mówię o wszystkich cenach, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie zawsze to pamiętam. Natomiast nic nie zostanie pominięte. No i co moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomimo tego, że nie było zbyt wielu tych ulubieńców, to, że na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, tak jak na wstępie Was prosiłam o wybaczenie mojej nieobecności, że wybaczycie mi ją, że teraz szybko się uratowałam właśnie tym filmikiem o ulubieńcach. Będę się starała być już teraz z Wami cały czas na bieżąco. Myślę, że wkrótce się spotkamy w jakimś filmiku makijażowym, bo też już się troszeczkę stęskniłam właśnie za tego typu filmikami, zwłaszcza, że teraz zbliża się też taki okres, kiedy właśnie będą sylwestry, karnawały i różne inne święta, więc na pewno będziecie szukały inspiracji i mam nadzieję, że ja również będę Wam mogła w tym pomóc. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tak jak wspominałam, wszystkie produkty, opisy i linki do tych produktów znajdziecie na dole pod filmikiem, także tam serdecznie zachęcam do właśnie zgłębienia tych informacji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.